Cześć, dzień dobry z tej strony Marzena Kopta. Śmigamy do kolejnego tematu. E, dzisiejszy temat e, to: tak mi się ładnie złożyło, od przetrwania do kreowania. Pięknie, prawda? Ok, a więc jak przejść, jak, jak, jak w ogóle ruszyć, bo mam tu na myśli ten pierwszy krok, jak w ogóle wynurzyć się z trybu przetrwania. I w ogóle zobaczyć, że ja mogę coś kreować, eee, taki pierwszy mały krok, jak w ogóle wyruszyć w drogę. Pierwszą podstawową rzeczą, którą bardzo chcę podkreślić: ja jestem wyznawcą religii, rób co działa. I jeżeli czujesz się szczęśliwa i szczęśliwy, to naprawdę nie zmieniaj nic. Eee, nie słuchaj nikogo, wiesz, że to, co robisz dla Ciebie działa. Czujesz się dobrze tutaj, gdzie jesteś, komfortowo, nic nie chcesz zmieniać, nic nie zmieniaj w porządku. Jeżeli natomiast czujesz, że siedzisz na gwoździu, no to może warto z niego zejść. Więc jeżeli ci dobrze w trybie przetrwania, to tam zostań. Jeżeli ci nie dobrze, to może warto coś z tym zrobić. Kolejna rzecz jest taka: nam się zdarzają w ogóle w życiu wejścia w tryb przetrwania, i to jest bardzo w porządku. Ja to sobie porównuję do czegoś takiego, że no, wojownik po bitwie, po walce odpoczywa. I taki tryb przetrwania, kiedy my jesteśmy spowolnieni, mamy niższą energię, jakby świat zewnętrzny nie za bardzo nas interesuje, co ja tam mogę mieć więcej, tylko jakby tu chcę zostać, gdzie jestem, zdarza nam się od czasu do czasu dla pewnej regeneracji, dla odzyskania sił, i to jest w porządku. Gorzej natomiast, jeżeli my w tym trybie przetrwania siedzimy permanentnie i stale. I zaraz opowiem, po czym to poznać, że mamy taki permanentny tryb przetrwania. Bo niektórzy to, to nawet nie zauważają, że to jest taki tryb i myślą, że nie ma innego. I że tak ma właśnie być. Um, więc to jest tak, że no, można być w dołku, tak? Ale chodzi o to, żeby się tam nie urządzać. Jeśli tam ci jest niedobrze, to się tam nie urządzać. Możesz tam zejść na chwilę, oddzielić się, odgrodzić się od świata, żeby tylko przeżyć, ale potem może jednak wyjść. Ehm. A zatem, po czym poznać, że jesteś w trybie przetrwania? No, takim już dość permanentnym i stałym. Po pierwsze, po emocjach. Gdybym mogła ogólnie zebrać wszystko, co mam na myśli, to powiedziałabym po nieustannym, nieustannym napięciu, które czujesz w sobie. To jest pierwsze, co? Czyli taki duży worek, który ma napis napięcie, i ty nawet śpisz, będąc napiętym, napiętą. Wstajesz niezrelaksowany, niewypoczęty, jesteś w ciągłym, nieustannym napięciu myślowym i w, i, i w ciele. I w tym worku pod hasłem napięcie jest bardzo dużo różnych emocji. No i teraz sobie sprawdź, czy to jest dużo lęku i niepokoju. W myślach to będzie zamartwianie się, a co będzie jeśli, a co będzie jak, a co będzie gdy. Natomiast w emocjach to jest dużo napięcia. Dużo lęku i dużo niepokoju. Być może jesteś z tych, którzy czują dużo frustracji i złości, wściekłości, którzy mają w myślach coś takiego: ja muszę walczyć, ja muszę wygrać, ja muszę to zdobyć. Jak nie mam, to zaczyna się Obwinianie siebie, innych, świata, wszechświata, śniegu, że pada, słońca, że świeci. Okay? Czyli może być dużo frustracji, dużo złości. W trybie przetrwania jest też dużo bezradności, czyli pewnego rodzaju niemocy. Sprawdź, być może takie emocje nieustannie ci towarzyszą. Czyli jak przychodzi wyzwanie, coś się dzieje, to myślisz, nie umiem, nie dam rady, nie potrafię. Na pewno to zepsuję, na pewno mi nie wyjdzie. Nigdy mi nie wychodziło. Yy, zawsze wszystko robiłam, robiłem źle. I mamy stan niemocy i bezradności. Czyli pierwsza rzecz, poznasz to po emocjach. Gdybyśmy mogli to. Na jakiejś skali porównać, to myślę, że powiedziałabym, że 80-90% to są te emocje negatywne, natomiast czasami są przebłyski, czyli te 10-20%, góra 20% to są te historie, które wnoszą do Twojego życia radość, spokój, entuzjazm, szczęście, miłość. Nadzieje, ekscytacje. Więc gdzie jesteś? Ok, gdzie jesteś? To jest pierwsze, co warto sobie sprawdzić. I jakie ty nieustannie czujesz emocje, które z nich przeważają. Mm? To jest pierwsza rzecz. Jeżeli mamy emocje, to już mówiłam to w filmie poprzednim, że emocje to energia. Mm? Czyli jeżeli masz te emocje z tej niższej półki energetycznej, to masz sam dużo mniej energii. Po prostu masz niską energię życiową. I oczywiście warto to zbadać, bo być może historia jest zupełnie inna i po prostu coś tutaj ze zdrowiem szwankuje, i warto się tym zająć. A może być też tak, że ponieważ masz w sobie. Niskie emocje, niskie wibracje, to po prostu Twoja energia jest niska, Twoja życiowa energia jest niska. No i to się może objawiać bardzo różnie. Nie chce ci się wstać, nie chce ci się pójść, coś zrobić. Eee, masz taką myśl, że w ogóle niespecjalnie chce się ci się żyć, chce ci się żyć, tak? Um, czujesz, że musisz przymuszać siebie, swoje ciało. Do zrobienia czegoś. ok? Um, ja myślę, że nie za dużo tutaj trzeba tłumaczyć. Każdy z nas czuje, że, że, że czym jest ta niska energia życiowa. Kiedy po prostu nam się nie chce i nie chce nam się i w ciele, i nie chce nam się i w głowie, jakby nigdzie nam się nie chce. I bardzo ważne zdanie. Trybie przetrwania nie ma energii na kreowanie. To nie ma takiej szansy, bo masz za mało energii. Dlaczego masz za mało energii? Emocje to energia. I teraz ty zużywasz ogromne ilości energii hmm, na trzy działania. Bo w trybie przetrwania są tylko trzy działania. Tryb przetrwania to walcz, uciekaj albo schowaj się. I jesteś permanentnie skupiony, czy masz walczyć, czy masz uciekać, czy masz się schować, ukrywać. I na to zużywasz ogromne ilości energii. Żeby być czujnym i ostrożnym i w nieustannym napięciu. Czy mam się schować i wycofać? Czy mam jednak walczyć? Czy mam brać nogi za pas? I to jest tak naprawdę cała charakterystyka trybu przetrwania. I znowuż nie odpowiem na to pytanie. Mogę tu opowiadać mnóstwo historii, ale każdy z nas czuje, kiedy walczy z całym światem, ze sobą. Z innymi, z niechcianą pracą, z niechcianą relacją, z niechcianymi ludźmi wokół siebie, z niechcianymi myślami i przekonaniami. Każdy z nas czuje, kiedy chce uciekać, i robi to. I nawet nie wiem, co gorsze chcieć uciec, czy po prostu uciec. Bo chcieć uciec, a nie zrobić tego, to też wymaga bardzo dużo energii. Um, a jak uciekniesz, to za chwilę sobie usiądziesz i, i trochę tej energii jednak może y, zostać zachowanej. Czyli ty wiesz dokładnie, od jakich sytuacji uciekasz? Do których sytuacji nie chcesz się stawić? To mogą być na przykład sytuacje w relacjach, że ty nie chcesz pogadać ze swoim partnerem, partnerką, że coś jest nie tak. Ty po prostu uciekasz od tematu, uciekasz od rozmowy, jesteś nieustannie napięta, napięty, że temat za chwilę nam wybuchnie w twarz. Co pewnie nastąpi. Od jakich tematów uciekasz? Z czym się nie chcesz spotkać? Tak? Wolę tego nie widzieć. Eee, wolę chować głowę w piasek. Um, od czego uciekasz. Albo jeszcze trzecia rzecz, tak? Czyli takie ukrywanie się, czyli udaje, że tematu nie ma, A? albo że mnie on nie dotyczy. I tu mówię ci bardzo ogólnie: każdy sam potrafi sobie to sprawdzić i my to doskonale czujemy. Jaki temat w moim życiu uważam, że w ogóle mnie nie dotyczy? Albo nie chcę, żeby mnie dotyczył. Nie chcę odkrywać tego dywanu. Po prostu udaję, że to nie jest mój dywan i nie chcę go podnosić. Udaję, że to nie chodzi o mnie. Udaję, że mnie się to nie dzieje i że mnie to w ogóle nie dotyczy ani nie dotyka. Poglądaj sobie tak swoje życie. Kiedy walczysz z całym światem, ze sobą, z innymi, czyli ciągniesz trawę, pasz sznurek i zużywasz na to ogromne ilości energii, chcąc przeforsować tak, żeby wyszło na Twoje. Tak, tak ma być jak Ty chcesz, bo inaczej źle. Kiedy walczysz, kiedy uciekasz, że w ogóle żeby mnie to tylko nie spotkało, nie chcę się stawić do tematu. A kiedy, mówię sobie, to w ogóle mnie nie dotyczy, w ogóle mnie tu nie ma. To tak jak dzieci w szkole, nie? Zawsze tak mieliśmy, że jak pani pytała, to każdy nie patrzył na panią i myśli, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. No i zwykle pani pytała tego, którego najbardziej nie było, <grym> bo szła od niego taka energia, że pani zaraz tam go zobaczyła. Mm że to właśnie ten, który najbardziej się boi. Walcz, uciekaj, albo się ukrywaj. I na te działania, czasami na te pozorne działania, zużywamy ogromne ilości energii. Ja to czasami tak sobie myślę i porównuję do takiego samochodu, który się zakopał w śniegu i jeszcze ma słabe opony, <grym> albo wjechał do błota i i też się zakopał, nie? Czyli zużywa ogromne ilości energii, a koła i tak buksują i tak się nic nie zmienia. Ale on oczywiście walczy i będzie walczył z tym i po prostu tam zapala, non stop samochód i dodaje mnóstwo gazu, tak, żeby tylko ruszyć, a tu się nic nie dzieje. Jeszcze drugi powie: O, to mnie nie dotyczy, to nie jest moje auto, rzucam kluczyki, niech ktoś inny się pomartwi. Mnie tu nie było. Hmm? A ktoś jeszcze inny powie: zostawiamy auto, uciekamy stąd i w ogóle się nie przyznajemy. <grym> A, więc, więc poczuj sobie, może jesteś w którymś z tych trzech stanów i tam jest bardzo dużo napięcia, bo trzeba być nieustannie czujnym. Um, ok, więc w trybie przetrwania. Nie ma energii na kreowanie. W trybie przetrwania ciało jest wyczerpane nieustannym napięciem. W trybie przetrwania ciało jest przyzwyczajone do reakcji. Ma nawykowe reakcje. Tryb przetrwania jest trybem e, tak nawykowym, że nawet tego nie zauważasz. Ty nawet nie zauważasz, kiedy ciało pchacie do wycofania się, do uciekania. Ty nawet nie zauważasz, kiedy coś każe ci się wypaszczyć na kogoś i wykrzyczeć i być agresywnym. Ty, ty nawet tego nie zauważasz, to się po prostu dzieje. Dlatego, że. Wszystkie emocje i wszystkie stany emocjonalne są zapisane w naszym ciele jako nawyk. Ciało jest przyzwyczajone do czucia permanentnie tych samych emocji. Stale tych samych emocji. I to już jest potem tylko przycisk, którego nawet nie wiesz gdzie jest. I taśma się kręci, pętle myślowe się kręcą, ciało zaczyna pchać się do różnego rodzaju działania. Walcz albo uciekaj, albo, albo się schowaj, zastygnij, nie macie. No i teraz, jak tu przejść? Jak tu zrobić ten pierwszy krok? Najważniejsze są emocje. Schemat działania jest taki. Nasze myśli produkują nasze emocje, a nasze emocje, które są w ciele, zapraszają nas do innego działania. Czyli co najłatwiej zmienić, mówiłam już o tym w którymś z filmów. Emocje. No, ale teraz, jak? Jak my mamy pętle myślowe? Nagrałam film, jak rozpoznać pętle myślowe. Więc, eee. tam zacznij. No, i teraz tak, jak to zrobić, żeby zacząć kreować. I teraz, uwaga, każdy w swoim tempie. Każdy. Na miarę swoich możliwości. Ja zawsze mówię, nie chochlą, raczej łyżeczką. Na K2 nie wchodzimy z buta, raczej się przygotowujemy. E, może warto jakiś trening i zaprawę zrobić, tak, żeby mieć większe szanse na sukces. Czyli niekoniecznie na bohatera, rzucamy się, e, ale warto z takim spokojnym rytmem. Przemyślanym, potrenować. I znowuż, zmiana nie wymaga wysiłku, wymaga skupienia i zaangażowania. I niech to będą małe kroki, ale codzienne kroki. I za trzy miesiące od tej pory będziesz bardzo, bardzo daleko stąd. Bo umysł jest niezwykle plastyczny, a ciało czeka na coś kompletnie innego, żeby poczuć. Ech. No i teraz to co zrobić? Ja? No, dostałaś, dostałeś cudowne narzędzie, z którego albo nie korzystasz wcale, albo korzystasz niewłaściwie. I ja tutaj nie mówię jakichś nowych rzeczy, <grych> tylko pewnie spotkałaś, spotkałeś się już z tym wiele razy. Tym cudownym narzędziem jest twoja wyobraźnia. Tylko, że ludzie korzystają z niej niewłaściwie, wyobrażając sobie najgorsze możliwe scenariusze. Czy to Ci służy? Niekoniecznie, bo zabiera Twoją energię. Plus jeszcze e, te wyobrażenia negatywne i te myśli, które masz, będą obniżać Twoje emocje, Twoje wibracje. Będą cię wprowadzać w stan napięcia. A gdyby tak, dla odmiany, zacząć sobie wyobrażać coś fajnego. To oczywiście nie zawsze jest takie proste. Teraz sobie wyobrażę, że będzie fantastycznie. Dla niektórych to nie jest takie proste, ja to rozumiem. A jednocześnie to wcale nie znaczy, że mamy nie ćwiczyć. Więc jeden od razu będzie mógł sobie wyobrazić, Kompletnie inną wizję życia, w kolorach zamiast czarno-białej, a drugi musi pomalutku, krok po kroku wyobrazić sobie kolejny dzień trochę inaczej niż ten, który jest. Albo inny niż zawsze. Być może ty musisz zacząć od wyobrażenia sobie tylko całego tygodnia, nawet nie miesiąca. Inaczej. Że on będzie inny, że wydarzy się coś innego, że będziesz czuć się inaczej niż do tej pory. Każdy ma swoją miarę. Więc wybierz własną. Hmm? Więc mamy cudowne narzędzie, wyobraźnię. I cała sztuka polega na tym, żeby zacząć od niej. I tak jak ja to robię, to jest, pamiętaj, mój sposób, twój może być kompletnie inny. Ja mam swoją listę e, przebojów muzycznych, po prostu muzykę, którą dwa, trzy razy dziennie, bardzo świadomie ją puszczam i jakby hmm, zagłębiam się w niej i ona odpala mi moje wyobrażenia. Każdy musi sobie to ułożyć sam. Każdy wie, jaka, co mu podnosi energię. Um, więc to będzie całkowicie, totalnie Twoje. Ale moja praca polegała na tym, że kiedy ja łapałam się tylko, że już zaczynam nawykowo włazić w ten tryb przetrwania, że już czuję frustrację, już czuję napięcie, już mi płyną myśli, że bez sensu, <noise> że to nic się nie zmieni, że to nic nie da. Jak tylko, jak tylko łapałam, że aha, wraca moja pętla myślowa, yy, to jak tylko mogłam, a najczęściej mogłam, ja to po prostu rzucałam to, co robiłam, wyłączałam kuchenkę, jak gotowałam obiad, i natychmiast wska wskakiwałam do mojej listy przebojów. To był mój sposób. I zaczynałam świadomie wyobrażać sobie coś kompletnie innego niż do tej pory. Wyobraźnia, cudowne narzędzie. Bo o co chodzi? Bo chodzi o to. Że Twoje ciało jest przyzwyczajone do pewnych stanów emocjonalnych. Do napięcia, lęku, frustracji, złości, irytacji, bezradności. I teraz, dzięki wyobrażeniom, dzięki wizualizacji, e, jeżeli mój obraz, który ja sobie stworzę w głowie, będzie wystarczająco porywający dla mnie, ekscytujący dla mnie, to on. Będzie się wiązał z określonymi myślami. I moje myśli będą oddziaływały zupełnie inaczej na moje ciało. Czyli, jak sobie mówię w głowie, że nie dam rady, a teraz sobie wyobrażam, że dałam radę, zrobiłam, tak, i stoję na pudle na pierwszym miejscu, to jak to sobie wyobrażę ze szczegółami, jest to dla mnie mega podniecająca, ekscytująca wizja. To zaczyna płynąć w moim ciele zupełnie inna energia. Czyli emocje frustracji albo niemocy albo bezradności są natychmiast zamieniane na entuzjazm, nadzieję, przyjemne napięcie: to może być podniecenie, to może być entuzjazm, to może być spokój, to może być akceptacja, to może być miłość. Cokolwiek, jakakolwiek. Dobra, cudowna, energetyczna, fajna emocja. Dla Twojej głowy to nie ma żadnego znaczenia. Czy to się dzieje naprawdę, czy to, jest w twoich, yy, czy to jest w Twoim wyobrażeniu. Dla Twojego ciała to nie ma znaczenia. Czy to się dzieje naprawdę, czy to jest tylko w Twojej głowie. Twoje ciało jest obiektywne, ono po prostu będzie czuło energię, będzie czuło emocje. I nie ma to znaczenia, czy to się dzieje w realu, czy to się dzieje w Twojej wyobraźni. Dla Twojego ciała to nie ma żadnego znaczenia. Ono będzie czuło tak samo. I teraz, pierwszy krok to jest siadanie i pracowanie z własną wyobraźnią nad pętlami myślowymi i nad wyobrażeniami. I zaczniesz od jednego dnia, od jutra, i dzisiaj siadasz i wyobrażasz sobie, jak fantastycznie będzie jutro. I dzięki tym wyobrażeniom podnosi się energia Twojego ciała, bo Twoje ciało myśli, że to się dzieje naprawdę. I tak samo jak przyzwyczaiłeś, przyzwyczaiłaś ciało. Do. Do takich, no powiedzmy sobie, emocji, które mamy w trybie przetrwania. To tak możesz przyzwyczaić ciało do emocji, które mamy w trybie kreowania. No, problem w tym, że niewiele z nas to robi, bo umysł mówi to bez sensu. A ja zawsze mówię no to sprawdźmy, czy to rzeczywiście jest bez sensu. Pamiętaj, umysł nic nowego nie wymyśli. Trzeba go nauczyć. Czegoś nowego, uh, i na to potrzeba czasu. Mm, większość z nas tego nie robi. I teraz, co się dzieje? Jak my nauczymy ciało, siadamy dwa razy dziennie, trzy razy dziennie, i sobie wyobrażamy, jak to będzie jutro, jak to będzie za rok, jaka będzie moja nowa, inna wizja życia, którą będę urzeczywistniać. I my to robimy stale, stale, stale. Po prostu piszemy nowy program w głowie. I przyzwyczajamy ciało do czucia kompletnie innych emocji. I co jest najciekawsze? Ech. Na początku filmu mówiłam, że to ciało nas pcha do pewnych ruchów na zewnątrz, do działania. Ciało przyzwyczajone mówi ci: Uciekaj. A teraz ciało przyzwyczajone do ekscytacji, tej wizji, którą widzi w głowie, tak, będzie cię pchało do innego ruchu, do ruchu do przodu. To ciało będzie chciało jeszcze więcej. Czasami są takie wyobrażenia i takie wizualizacje, że ty w ogóle nie chcesz z nich wychodzić. Nie chcesz wracać do tu i teraz. Ciało chce być jak, jak, naj jak najczęściej, jak najdłużej tam, w tej fajnej wizji życia. I co z tego, że dzisiaj pada śnieg? Jak Ty sobie możesz wyobrazić, że jesteś nie wiem gdzie. Pff, na Madagaskarze, albo na Zanzibarze, albo na Kiribati, gdziekolwiek. I leżysz na plaży. I jeżeli dobrze to sobie wyobrazisz, to ciało tam się poczuje. I może się nie opalisz. Może się nie opalisz, um, ale ciało będzie tak rozluźnione i tak mu będzie dobrze, jakbyś tam rzeczywiście była, był. Jak będziesz to powtarzać, ten proces, to ciało będzie chciało, będzie cię ciągnęło. Zróbmy to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Więc, wiecie, jak, jesteś, jak jesteśmy uzależnieni od smutnych myśli, tak się można uzależnić od myśli szczęśliwych. <głynie> Dokładnie to samo. Po prostu ciało jest dobrze z przyzwyczajenia w smutku, mm, i tak samo może być mu dobrze z przyzwyczajenia w ekscytacji i w radości. To jest tylko kwestia treningu. Ciało jest plastyczne, ciało można wytrenować. I to jest pierwszy krok, żeby w ogóle wyjść z przetrwania. To jeszcze nie jest koniecznie działanie na zewnątrz, ale jak Ty będziesz przyzwyczajać ciało do innych emocji, do innego czucia się, to w pewnym momencie poczujesz ten ruch, że ciało będzie chciało coś zrobić. E, ja na przykład miałam taki nawyk e, izolowania się. Ja jestem z tych, które się ukrywają, no więc to ja, ja wiem, tak? I oczywiście, to nie jest tak, że on do mnie nie wraca, oczywiście, że wraca, no tylko, że ja już wiem, że już wraca, nie? Już stoi i puka. Może się schowajmy, może nie wychodźmy, może się nie pokazujmy. I ja wtedy mówię, dobra, dobra, dobra. Dobra. Już cię widzę. I teraz. E, jak ja przyzwyczajam ciało do innych emocji, to ja nagle czuję, że moje ciało już nie chce być w tym stanie ukrycia. Tylko pcha mnie do jakiegoś innego działania. Do zadzwonienia do koleżanki, do wyjścia, nie wiem, na kabaret, do kina. Do wyjazdu gdzieś, nagle ciało mówi: Ale ja tam nie chcę wracać, tam do tego trybu, do tego chowania się, tylko ja chcę na zewnątrz. I dopiero krok drugi to jest pójście za ciałem. To jest dopiero ta akcja na zewnątrz, ale pierwsza to jest praca tu, praca z wyobraźnią, wyobrażanie sobie. Jak to będzie wyglądać. Jak ja się wtedy będę czuć. I jeżeli ten obraz będzie wystarczająco kolorowy, ekscytujący, podniecający. To ciało poczuje emocje i będziesz tam pchana, pchany w tym kierunku. Okej, okay. tyle, tyle na ten film, bo oczywiście mogłabym to jeszcze długo mówić, ale to nie chodzi o to, żeby przegadać temat. Sprawdź. Wracamy do pierwszego pytania mocy. Jaką nową wizję rzeczywistości chcesz wykreować? Jutro? Czy całego tygodnia? Czy całego miesiąca? Czy całego roku? To ty wybierasz. Ale praca zaczyna się tu, a ciało pójdzie i nada ci kierunek. Okej. Okay. No to co? Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Kiskam, pozdrawiam. Do kolejnego.